Dzisiaj właśnie wieczorem dostaliśmy zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów. Po przyjeździe na miejscu dwóch zastępów Straży Pożarnej stwierdziliśmy, że faktycznie doszło do zderzenia dwóch samochodów, z czego jedna osoba poszkodowana w tej chwili znajduje się w karetce pogotowia. Działania z naszej strony polegały na zabezpieczeniu, udzieleniu pomocy medycznej, odłączeniu akumulatorów. Także prosiłbym Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności. Zbliża się okres chłodów, przymrozków, także proszę o bezpieczną jazdę.